służba zdrowia, edukacja i inne kwestie socjalne, bądź nie tylko socjalne, ale takie ogólne do życia tutaj, jak one wyglądają? Otóż jeżeli masz pieniądze, ja wiem, że to się łatwo mówi i tak w większości krajów na świecie jest, natomiast tak, Dominikana jest krajem, typowym krajem Ameryki Łacińskiej, gdzie mamy bardzo rozwarstwione społeczeństwo. Więc jeżeli masz środki finansowe, to masz naprawdę bardzo dobrą opiekę zdrowotną. Możesz wysłać do bardzo dobrych szkół te dzieci, a możesz korzystać z wielu innych udogodnień. Natomiast taki typowy Dominikańczyk, no jednak niestety musi korzystać z tej publicznej służby zdrowia, która i tak już jest na całkiem niezłym poziomie, dlatego że ten kraj przez ostatnie lata się bardzo rozwija. I widać faktycznie inwestycje w infrastrukturę drogową, widać infrastrukturę edukacyjną poprzez remonty szkół, poprzez lepsze przybory szkolne, widać również kwestie dofinansowania służby zdrowia i to się zmienia na pewno na plus. Natomiast wciąż to nie jest taka służba zdrowia, czy też taka jakość szkolnictwa, bądź infrastruktury nawet drogowej, którą wy znacie z waszych krajów tak zwanych rozwiniętych. Natomiast jeżeli masz troszkę więcej środków finansowych, to naprawdę mieszkając w regionie Bawar o Punta Cana, czy w stolicy kraju, aczkolwiek uważam, że zdecydowanie lepsze do mieszkania jest Bawar o Punta Cana, ten region, spokojnie możesz wysłać dziecko do bardzo dobrej szkoły, korzystać z bardzo dobrych lekarzy, którzy mówią też perfekt po angielsku, skorzystać z bardzo dobrego sprzętu i korzystać z dobrej sieci lokalnych tutaj dróg.